Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Jeszcze chwileczkę i zaczynamy. Witamy, witamy. Powolutku się pozbieramy i zaraz będziemy zaczynali. Witam, witam. Cieszę się, że tak licznie dołączacie. Witamy serdecznie na naszym drugim webinarze. Wpedz się, wpedz diak. Myślę, że temat dzisiaj wyjątkowo interesujący, szczególnie dla zawodników sportowych. W międzyczasie zaznaczę tylko i dodam, że nasza firma PESDIAK stała się członkiem i oficjalnym partnerem Polskiego Związku Hodowców Koni, także związek rekomenduje nasze badanie analizy włosa konia jako badanie, które odpowiada na pytanie o to, czy nasz koń jest w dobrej kondycji, czy jest zdrowy, czy równowaga pierwiastkowa jest prawidłowa i jak to wszystko przekłada się na różne aspekty, między innymi dobrostanu naszego konia. Ok, dochodzi 5 po 8, więc myślę, że już oficjalnie możemy zaczynać. Witam serdecznie, nazywam się Marcin Maciuk, jestem prezesem i współzałożycielem laboratorium PetsDiak, które specjalizuje się w analizie sierści włosów zwierzaków domowych, na chwilę obecną psów i koni. Myślę, że do kilku miesięcy będziemy mieli również podobny produkt dla kotów. Witam serdecznie. O, tutaj ktoś pisze, że bardzo nieładnie, że kazaliście zaznaczyć zgody marketingowe i zarządzać się naszym domem. To powinno być wyborem przy rejestracji. No właśnie, to jest element tego, że zarządzamy tymi danymi właśnie na ewentualność dzisiejszej telekonferencji, więc to tylko i wyłącznie na te potrzeby. No niestety takie mamy przepisy RODO, więc żeby te wszystkie formalności mogły być dopełnione, takie zgody również są potrzebne, także Pani Anno, proszę być spokojnym, na pewno nie będzie to wykorzystywane w jakichś innych celach niż tylko i wyłącznie cele szkoleniowo-wykładowe, takie jak ten dzisiejszy webinar. A dzisiejszy webinar, tak jak powiedziałem, myślę, że będzie szczególnie interesujący dla zawodników sportowych, dla właścicieli koni sportowych, bo temat to właśnie dobrostan koni sportowych, czyli co to znaczy happy athlete. A wykład ten poprowadzi dla nas osoba wyjątkowa, sędzia Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej w WKW, obecnie pracująca dla British Equestrian Trade Association, czyli organizacji, która zrzesza ponad 800 firm funkcjonujących na rynku jeździeckim w Wielkiej Brytanii, więc naprawdę ogromna organizacja. A tą osobą jest pani Agnieszka Mosakowska-Knast. Pani Agnieszka współpracowała z dużymi ośrodkami jeździeckimi przy organizacji szkoleń, zawodów jeździeckich, od zawodów towarzyskich po zawody międzynarodowe, więc posiada w tym zakresie ogromne doświadczenie. Pracowała także dla firm handlujących sprzętem jeździeckim. Więc jak sami widzicie, pani Agnieszka na pewno ma ogromną wiedzę z dziedziny, o której będzie się z nami dzisiaj swoją wiedzą dzieliła. Pani Agnieszko, witam serdecznie, nie przedłużam, oddaję Pani głos, a wszystkim Wam życzę udanego, owocnego spotkania.
Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać i że mnie widać i że widać moją prezentację. Dziękuję panu Marcinowi za przedstawienie i za te miłe słowa na początek, a Państwu dziękuję za zainteresowanie tematem dobrostanu koni. To jest zagadnienie, które jest dla mnie bardzo ważne i bliskie mojemu sercu, ale jest to zagadnienie również bardzo szerokie. Kiedy powiedziałam w pracy, o czym będę dzisiaj mówić, moja szefowa się zapytała, ale konkretnie o czym będziesz mówić? Dlatego chciałabym podkreślić, że ten webinar na pewno nie wyczerpie w całości tematu dobrostanu koni. Nie ma nawet takiej ambicji, dlaczego o tym także będę mówić. Jest to raczej próba zwrócenia Państwa uwagi na pewne pojęcia, problemy i kwestie pojawiające się obecnie w dyskusji nad dobrostanem koni. Tak jak obiecuję tytuł dzisiejszego webinaru, skoncentrujemy się bardziej na koniach użytkowanych w sporcie, a w swojej prezentacji będę się odwoływać do przepisów FAI, czyli Międzynarodowej Organizacji Jeździeckiej, a także do materiałów, które są dostępne na bardzo dobrym portalu szkoleniowym FAI, FAI Campus, no i oczywiście do badań i opracowań publikowanych przez jednostki naukowe i komercyjne w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, co zrobić, żeby nasz koń był szczęśliwy, co wpływa na dobrostan naszych koni. Na pewno się Państwo ze mną zgodzicie, że większość, zdecydowana większość ludzi w środowisku jeździeckim to ludzie, którzy kochają konie. I to ta miłość i zainteresowanie do koni sprawiło, że pierwszy raz udali się do ośrodka jeździeckiego, pierwszy raz poszli do stajni. Bardzo rzadko sama chęć rywalizacji sportowej jest tym pierwotnym czynnikiem, który sprawia, że ktoś zaczyna jeździć konno. Raczej jest tak, że najpierw kochamy konie, a potem przychodzi czas na sport. Kochamy konie i wszystkim nam zależy, żeby one były w dobrym stanie i żeby były zadowolone, żeby były happy athlete. Żeby tak było, potrzebne są dwa czynniki, odpowiedni trening i opieka nad koniem. Tylko połączenie tych dwóch czynników da nam zadowolonego sportowca. Ale skąd w ogóle pochodzi to określenie? Happy athlete, czyli zadowolony sportowiec, pojawia się w przepisach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, w przepisach ujeżdżenia. W pierwszym punkcie tych przepisów czytamy, że celem ujeżdżenia jest uczynienie z konia zadowolonego sportowca przez harmonijne wyszkolenie. W rezultacie koń powinien stać się spokojny, rozluźniony i wszechstronnie wygimnastykowany, a jednocześnie ufny, uważny i chętny, osiągając doskonałe porozumienie z jeźdźcem. I tutaj od razu chciałam zwrócić Państwa uwagę, że w tej definicji mamy dwa aspekty. Po pierwsze, harmonijne wyszkolenie ma prowadzić do tego, by koń był spokojny, rozluźniony i wszechstronnie wygimnastykowany, a więc jest to aspekt fizyczny, ale jednocześnie bardzo ważny, równie ważny jest aspekt psychiczny, bo koń ma być ufny, uważny i chętny. To, że dobrostan konia łączy te dwa aspekty, będzie się przewijać w tej naszej prezentacji, bo one są równie ważne dla dobrostanu koni. Jeśli czytamy przepisy ujeżdżenia, to oczywiście przed naszymi oczami pojawia się ta bardzo znana grafika obrazująca piramidę ujeżdżenia czy skalę wyszkolenia.
ta grafika bardzo dobrze pokazuje, jak stopniowy trening prowadzi do zmiany sylwetki konia i jak harmonijne wyszkolenie opiera się na solidnej podstawie rytmu i rozluźnienia, co prowadzi do lekkiego kontaktu i pozwala rozwinąć impuls, wyprostowanie i w końcu zebranie. Dla wszystkich, którzy jeżdżą konno, dawali na odznaki jeździeckie, interesują się końmi, to jest oczywista oczywistość. Każdy ten schemat widział, jest to schemat bardzo popularny na Facebooku i innych mediach społecznościowych. Każdy z nas dawał lajka, jeśli nasi znajomi udostępniali ten schemat. Tylko dlaczego tak rzadko widzimy realizację tej pięknej grafiki w rzeczywistości? Tak jak może Państwo to wiecie, a może nie, ja pochodzę z jeździeckiej rodziny i konie właściwie od początku były w moim życiu. Jedne z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa to są wspomnienia spacerów do studenckiego klubu jeździeckiego na poznańskim Pątkowie. W tym klubie moi rodzice się poznali. Z samą jazdą konną potem w moim życiu było różnie, raz chciałam jeździć, raz nie chciałam jeździć, ale już mniej więcej od szkoły średniej bardzo dużo czasu spędzałam w stajni i lubiłam się opiekować końmi, lubiłam z nimi przebywać. Ta pasja się rozwijała, tym bardziej, że mój młodszy brat zaczął startować w zawodach WKKW na coraz wyższym poziomie, ja mu pomagałam. Do tego rozpoczęłam swoje szkolenie sędziowskie i praktyki sędziowskie i żyłam w przekonaniu, że o koniach wiem dużo i że robię wszystko, żeby one były szczęśliwe. Także w kwestii dobrostanu koni czułam się całkiem pewnie i pamiętam dokładnie dzień, w którym wszystko, jeśli chodzi o postrzeganie, czym jest dobrostan konia i czym jest trening konia i jak te dwie rzeczy się łączą, jak to wszystko się w moim postrzeganiu zmieniło. Pojechałam na konferencję, która nazywała się właśnie Dobrostan konia, która odbywała się w 2011 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. I jednym z prelegentów na tej konferencji był dr Gerd Heuschmann. Gerd Heuschmann to pewnie dosyć znane nazwisko w Polsce. On odwiedza często Polskę i prowadzi szkolenia. Bodajże całkiem niedawno jedno z nich odbyło się w Krakowie i chyba szykowane jest następne. Ale w tamtym czasie, w 2011 roku, Gerd Heuschmann był postrzegany jako autor dosyć kontrowersyjnej książki, której okładkę widzicie Państwo na ekranie. Książki pod tytułem Gdyby konie mogły krzyczeć. Pod tytuł Co jeździec powinien wiedzieć, aby jego koń cieszył się dobrym zdrowiem. To jest książka, którą każdy, kto się interesuje jeździectwem i chce świadomie jeździć konno, powinien przeczytać. To nie jest obszerna pozycja i ma dużo zdjęć w środku, także naprawdę warto ją przeczytać. Jest to książka, w której Gerd tłumaczy, jak prawidłowy i dostosowany indywidualnie do koni trening sprawia, że te konie są w stanie się prawidłowo rozwijać i jak to wpływa na ich zdrowie. W czasie tego wykładu we Wrocławiu lata temu i potem w czasie zajęć praktycznych Heuschmann mówił o tym, że każdy koń jest osobną istotą, która zasługuje na szacunek i na to, żeby dać czas, żeby koń rozwinął muskulaturę, cały aparat ruchowy w tempie dostosowanym do tego jednego indywidualnego konia. I czasem może być tak, że ze względu na pewne ograniczenia
fizyczne bądź psychiczne, na to, co stało się w przeszłości w życiu tego konia, pewnych ograniczeń ten koń nie będzie w stanie przeskoczyć, ale naszym zadaniem jest zapewnienie możliwie harmonijnej współpracy z tym koniem na każdym etapie. Gerd Holzmann jest też człowiekiem, który bardzo holistycznie podchodzi do koni. To nie jest tylko trening pod kątem sportowym, ale jest to człowiek, który na pewno dużo wie o dobrostanie jako o czymś, co dotyczy całości ciała konia i psychiki konia. Nie będę streszczać tego, co znajduje się w tej książce, bo nie śmiem powtarzać tego i ścigać się, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą anatomii i wpływu treningu na rozwój aparatu ruchu u koni z Gerdem Holzmannem, ale tą książkę na pewno polecam. Jest też kilka innych pozycji, jest polska pozycja Marcina Komosy z Poznania, anatomia funkcjonalna konia sportowego. Jeśli ktoś chce się bardziej zagłębić w ten temat, to również ją polecam. Bardzo dobra książka, która również ma dużo schematów i obrazków, Gillian Higgins, Jak porusza się twój koń. Gillian Higgins to też jest bardzo znana osoba w środowisku jeździeckim, która prowadzi szkolenia. Jeśli teraz dużo z tych szkoleń jest online i można je nawet kupić, można wykupić oglądanie szkoleń, które już się odbyły, także polecam śledzić jej profil i odwiedzać jej stronę. Jednym z zagadnień, które mnie wtedy tak poruszyły w tym Wrocławiu, było to, że Gerd bardzo wyraźnie powiedział, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, za dobrostan koni i dobrostan wszystkich koni, które spotykamy na swojej drodze. Wszyscy, to znaczy zawodnicy, jeźdźcy, trenerzy, szkoleniowcy, właściciele koni, sędziowie, ale także publiczność, która albo chce oglądać pewne obrazki, albo przeciwko nim protestuje i nie chce ich oglądać. Na potrzeby tego wykładu skupimy się na ostatniej części książki Holzmanna, gdzie on wyszczególnia 9 przykazań przyjaciela koni. I tutaj znowu powtarza się zagadnienie odpowiedzialności, bardzo ważne. Holzmann mówi również, zwraca uwagę również na to, że w chowie koni bardzo ważne jest zwracanie uwagi na naturalne potrzeby koni. Mówi też o tym, że powinniśmy czerpać z historii i z wiedzy, która jest kulturowym dobrem, z wiedzy dotyczącej hodowli koni, chowu koni i tego, jak się kiedyś jeździło i traktowało konie. I kolejnym zagadnieniem, na które on zwraca uwagę, to jest to, że i człowiek, i koń muszą się poddawać treningowi i szkoleniu. I tylko taki wspólny trening i rozwój zarówno konia i jeźdźca są warunkiem harmonijnej współpracy. Bardzo ważne w tej książce i w tym wykładzie we Wrocławiu było podkreślenie tego, że trening musi być dopasowany indywidualnie do konia i musi być zgodny z jego budową, potencjałem wydolnościowym i gotowością do podjęcia wysiłku. Jeśli mówimy o
takich skodyfikowanych listach tego, co składa się na dobrostan koni, to musimy tutaj wspomnieć o pięciu wolnościach, które zostały zdefiniowane przez Farm Animal Welfare Council. I jest to lista pięciu wolności, które powszechnie są uważane za ważne dla wszystkich zwierząt gospodarskich, ale myślę, że doskonale pasują do sytuacji koni, które koni sportowych i wszystkich koni, które hodowane są przez człowieka. Pierwsza z tych wolności to wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia przez zapewnienie dostępu do świeżej wody i pokarmu, który utrzyma zwierzęta w zdrowiu i w sile. Druga wolność, wolność od urazów psychicznych i bólu poprzez zapewnienie odpowiedniego schronienia i miejsca do odpoczynku. Następnie wolność od bólu, ran i chorób dzięki zapobieganiu, szybkiej diagnozie i leczeniu. Wolność do wyrażania naturalnego zachowania poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku. Bardzo ważne, proszę Państwa, i do tego jeszcze za chwilę wrócimy. I ostatnia wolność, wolność od strachu, stresu, poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt. Jeśli mówimy o koniach sportowych, to musimy tutaj wspomnieć również o kodeksie postępowania zgodnego z dobrem konia. To jest taki kodeks, który znajduje się na początku przepisów jeździeckich każdej z dyscyplin. Ja pamiętam, że na jednym z pierwszych moich szkoleń sędziowskich, osoba, która prowadziła to szkolenie, powiedziała, że każdy sędzia przed tym, jak zacznie sędziować zawody, przed każdymi zawodami, powinien przeczytać te kilka stron, żeby pamiętać, co tak naprawdę musimy chronić podczas tych zawodów. Ale ten kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia dotyczy również całego procesu przygotowania do zawodów jeździeckich. W preambule do tego dokumentu FAI podkreśla, że dobro konia jest wartością nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej i wymogom komercyjnym. Ja nie będę tutaj czytać całego tego dokumentu, ale zachęcam Państwa, żebyście przeczytali go sami, może wracali do niego. Czasem, tak jak mówiła przed laty na moim szkoleniu sędziowskim Iza, warto jest sobie przypomnieć, o co w tym wszystkim chodzi. Ja chciałabym zwrócić uwagę tylko na kilka punktów z tego kodeksu i po pierwsze na metody treningowe i tutaj znowu mamy podkreślone to, że trening musi odpowiadać możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej dyscypliny. Konie nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach. Z perspektywy tego wykładu dobrze jest też wspomnieć, że sprzęt musi być tak zaprojektowany i dostosowany, by uniknąć ryzyka bólu i urazu oraz, że nadużycie pomocy, okrucieństwo wobec konia z użyciem naturalnych pomocy jeździeckich lub dodatkowych, takich jak ostrogi lub bat, nie będzie tolerowane. I tutaj oczywiście chodzi o sytuację zawodów jeździeckich, ale na pewno Państwo spotkali się w swojej praktyce jeździeckiej z sytuacjami, kiedy do okrucieństwa, do nadużycia pomocy dochodzi poza środowiskiem zawodów, podczas treningów, w stajniach, w których jeździmy. I tu wracamy do pojęcia odpowiedzialności.
To jest odpowiedzialność nas wszystkich, odpowiedzialność wobec koni, naszych i innych, i tych, które są krzywdzone, żeby w takich sytuacjach reagować. Na zawodach często jeźdźcy wiedzą, że mogą być zastosowane wobec nich sankcje za takie zachowania i tam się krygują i powstrzymują od takich agresywnych zachowań. Ale jeśli my jako wspólnota i społeczność jeździecka nie będziemy reagować, kiedy takie sytuacje zdarzają się prywatnie, nie na zawodach, no to powinniśmy mieć poważne wyrzuty sumienia dotyczące dobrostanu koni. Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia w ostatnim punkcie mówi o tym, że FAI wzywa wszystkie osoby do zaangażowane w sport jeździecki do ciągłego doskonalenia się, szkolenia i poszerzania swojej wiedzy. Do tego również wrócimy w dalszej części wykładu, bo myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o dobrostan koni. Jeśli przejrzymy te trzy dokumenty, to możemy podsumować, że we wszystkich powtarzają się pewne punkty. I te punkty to konieczność respektowania naturalnych potrzeb koni, brak tolerancji dla zadawania bólu i cierpienia, nadrzędność zdrowia fizycznego i psychicznego, dostosowanie treningu do potencjału i gotowości do podjęcia wysiłku, odpowiedzialność człowieka, wszechstronność wiedzy i konieczność ciągłej edukacji. Chciałabym bardzo wyraźnie powiedzieć, że konieczność respektowania naturalnych potrzeb koni często zapominamy o tym, że konie są końmi i są zwierzętami i mają swoje instynkty. A szczególnie często dzieje się to, jeśli chodzi o konie sportowe. Wszyscy teoretycznie wiemy, a powtórzone to zostało w tych pięciu wolnościach zwierząt, że konie potrzebują przestrzeni, potrzebują swobodnego ruchu i kontaktu z innymi końmi. Tymczasem większość koni sportowych, może nie większość, ale duży procent koni sportowych jest traktowanych jako takie precjoza i owijane w derki i ochraniacze wszystkie możliwe i wstawiane na 23 albo 24 godziny, 22 albo 23 godziny do boksu, wyciągane na tą godzinę treningu, który tak naprawdę często wcale nie ma nic wspólnego z relaksacją, z rozluźnieniem i z chilloutem. A przez pozostałe 23 godziny są w boksie. A boks to nie jest naturalne środowisko konia. I oczywiste jest to, że w warunkach, w jakich żyjemy i w warunkach, w których trzymamy nasze konie, nie możemy im zapewnić, nie możemy im wszystkim zapewnić przestronnych pastwisk i tego, żeby spacerowały i podróżowały w poszukiwaniu paszy, tak jak to by miało miejsce w naturze. Nie możemy też im zapewnić tego, że same będą wybierały, w którym stadzie chcą być i ustawiały hierarchię w tym stadzie. Ale możemy im chociaż zapewnić namiastkę tego i trochę więcej rozrywki i kontaktu z innymi końmi i swobodnego ruchu. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, te 22 czy 23 godziny w boksie, to dla mnie to jest chów klatkowy. I tylko do tego da się to porównać. I powiem szczerze, nie bardzo rozumiem, dlaczego chów klatkowy spotyka się z powszechnym potępieniem, a wstawianie konia na 23 godziny do boksu przez niektórych uważane jest za coś normalnego.
No ale może jest tak, że ci ludzie po prostu nie wiedzą. Nie wiedzą. I dlatego powinni się dowiedzieć. Edukacja, która podkreślona została jako niezbędna w tym kodeksie dobrego postępowania z koniem FEI, to jest bardzo ważne zagadnienie. Osiąganie najwyższego możliwego poziomu wiedzy. Wszyscy wiemy, że nauka to jest pewien proces i tutaj są przedstawione cztery fazy tego procesu, znane w naukach społecznych. Nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja, świadoma kompetencja i nieświadoma kompetencja. Nieświadoma kompetencja to taka sytuacja, kiedy ktoś nowy, zupełnie nowy przechodzi do stajni, nie ma zielonego pojęcia o koniach, ale chce zacząć jeździć konno. Niewiele rozumie, niewiele wie i niekoniecznie też dostrzega swoją niekompetencję. Ale większość ludzi ma silną potrzebę, żeby się uczyć, żeby się dowiadywać i potrzebę zmiany. Także dosyć szybko przechodzą do tej kolejnej fazy, czyli świadomej niekompetencji. To jest taki stan, w którym sobie uświadamiamy, że jak wiele nie wiemy, że mamy braki w wiedzy, w umiejętnościach i dostrzegamy też wartość tych nowych umiejętności. To jest też taki etap uczenia się, na którym popełniamy wiele błędów. Ale tak długo, jak wyciągamy z tych błędów wnioski, tak długo dążymy do kolejnego etapu, czyli świadomej kompetencji. To jest taka faza, w której już dużo rozumiemy i dużo wiemy, ale cały czas używanie tych umiejętności i wiedzy wymaga od nas pewnego zaangażowania. Kolejną fazą, taką fazą, która jest ideałem, jest nieświadoma kompetencja, czyli nasze umiejętności, nasza wiedza są już tak rozległe, że stały się naszą drugą naturą i pewne rzeczy robimy nieświadomie. Pewne reakcje są nieświadome, pewne mechanizmy występują u nas zupełnie automatycznie. Ja uważam, że każdy człowiek ma takie dążenie do tego, żeby się uczyć i że to dążenie jest naturalne i że wszyscy chcemy wejść w te dwie ostatnie fazy kompetencji. Ale kompleksowość wiedzy dotyczącej koni i jeździectwa, a także ciągły rozwój technologii i nauki sprawiają, że często zmuszeni jesteśmy do pozostania w fazie świadomej niekompetencji. Nie jesteśmy po prostu w stanie ogarnąć całości wiedzy, która jest generowana jeśli chodzi o konie, jeździectwo, sprzęt jeździecki. Jest to szczególnie widoczne, jeśli chodzi o wszystko, co związane jest z końmi, dlatego że większość z nas swoje wyszkolenie jeździeckie i wszystko, co wiemy o koniach, nabyła nieformalną drogą. Większość z nas nie ma studiów związanych z jeździectwem, nie kończyła specjalistycznych kursów, nie zajmuje się tym zawodowo, po prostu mamy konie, lubimy konie, jeździmy konno, kochamy ten sport. W związku z tym ta wiedza jest bardzo nieformalna i nieuporządkowana i bardzo taka indywidualna, wynikająca z doświadczenia i własnych obserwacji. Jest też faktem to, że
nie zawsze, nie zawsze lubimy się konfrontować z tym, że czegoś nie wiemy. Ja z własnego doświadczenia powiem, że kiedy mój brat wyrósł ze swojego pierwszego kucyka motywa do stajni, zaczął przychodzić Wojtuś. Teraz to już jest pewnie Wojciech i jest poważnym mężczyzną, ale wtedy był małym chłopcem i on nie miał żadnego doświadczenia jeździeckiego, był bardzo chętny i bardzo chciał jeździć konno, ale no nie miał, niektóre rzeczy nie były dla niego oczywiste. W związku z czym nieustannie zadawał pytania. Ja pamiętam, że to mnie strasznie irytowało, dlatego że on zadawał przeróżne pytania, właściwie dotyczące wszystkiego, co z konim jest związane. Pamiętam, że już apogeum mojej irytacji osiągnęłam, kiedy ojciec zapytał, dlaczego my czyścimy kopyta koniom. Ale ja teraz wiem, że to było dla mnie tak denerwujące, dlatego że ja nie znałam odpowiedzi na te wszystkie pytania, które Wojtuś wtedy zadawał. I no niewygodnie było mi z tym, że nie wiem, ale takie podejście do niczego nie prowadzi. Jeśli chodzi o proces nauki, to musimy odważyć się i musimy się przyznać do tej, uświadomić sobie swoją niekompetencję, przyznać się przed samymi sobą, że w pewnych rzeczach jesteśmy niekompetentni i warto prosić o pomoc i prosić o pomoc ekspertów, którzy skończyli studia, którzy skończyli specjalistyczne kursy, którzy wiedzą może nie o całym jeździectwie i o koniach wszystko, ale o pewnej wybranej dyscyplinie, o pewnej wybranym zagadnieniu wiedzą dużo i chcą się tą wiedzą dzielić. W jeździectwie jest tak, że za sukcesem każdego sportowca stoi cały zespół. Ci ludzie są często w cieniu, są ukryci, są niedostrzegani w czasie zawodów, ale często w takich sytuacjach oficjalnych zawodnicy potem, tak jak na Oscarach, chcieliby podziękować i wtedy jest długa, długa lista osób, które im pomagają osiągnąć sukces. I oczywiście zaczyna się od luzaków czy osób, które pomagają im w stajni, poprzez lekarzy weterynarii, fizjoterapeutów dla koni, fizjoterapeutów dla jeźdźców, być może psychologa, który pracuje z jeźdźcem, ale także takie osoby, które pomagają dobrać odpowiedni sprzęt jeździecki, czyli saddle fitterów, bridle fitterów. To jest dosyć nowa specjalizacja, o której jeszcze będę mówić. No i oczywiście żywieniowców. Myślę, że w Polsce jeszcze cały czas ten zawód i ta specjalizacja jest niedoceniana, ale tutaj w Wielkiej Brytanii żywieniowcy są częścią każdego profesjonalnego zespołu. Jest to ogromna branża, która się cały czas rozwija i oczywiście chodzi o to, żeby dostosować dietę koni do ich indywidualnych potrzeb, żeby znaleźć odpowiednią formułę, która zapewni im wszystkie niezbędne składniki w ich diecie. Ta wiedza dotycząca koni jeździectwa jest ogromna i jest cały czas generowana przez setki uniwersytetów, uczelni, które prowadzą badania na całym świecie. I no, stoimy wobec sytuacji, w której pewnie ciężko nam jest to wszystko
ogarnąć. Ta wiedza jest cały czas produkowana i cały czas pojawiają się nowe tematy dotyczące dobrostanu koni. Ja tutaj bardzo szybko nakreślę te, które mi rzuciły się w oczy w ostatnim czasie i które dla mnie są teraz hot topics. Będzie to dopasowywanie wędzidła i siodła, kilka zagadnień dotyczących żywienia, ochraniacze i odrobaczanie. Dopasowywanie wędzidła i ogłowia. W Polsce kilka lat temu na rynek wkroczyli saddlefitterzy, często związani z konkretną marką siodeł. Ci ludzie oczywiście przez lata się szkolili, wzrastała też świadomość ludzi, świadomość konieczności tego, że siodło musi być dopasowane nie tylko do jeźdźca, ale przede wszystkim do konia i że to nie jest tak, że siodło raz dopasowane będzie zawsze pasować i będzie pasować na wszystkie konie jednego jeźdźca. Ta świadomość zdecydowanie wzrosła w ostatnich latach w Polsce. Ale myślę, że takim nowym zjawiskiem, nową specjalizacją, być może godną uwagi dla kogoś z Państwa, kto chciałby rozpocząć karierę w tym kierunku, jest tak zwany bit and bridle fitting, dopasowywanie wędzidła i ogłowia. Oczywiście każdy dobry bridle fitting, fitter powie, że to nie jest tak, że wędzidło w magiczny sposób rozwiąże wszystkie problemy związane z treningiem konia. Trzeba je postrzegać jako narzędzie, które pomaga się komunikować z koniem. I każdy dobry saddle fitter powie, że chodzi o to, żeby wędzidło przede wszystkim nie szkodziło i miało możliwie najmniejszy wpływ na to wszystko, co dzieje się w pysku konia. Bardzo ważne jest to, tak jak w przypadku siodeł, że takie wędzidło musi być dopasowane indywidualnie do konia. Konie mają bardzo różną budowę anatomiczną, jamy ustnej, podniebienia, różne problemy z zębami. To wszystko musi być brane pod uwagę podczas tego dopasowywania. Konie też mają preferencje oczywiście dotyczące kształtu i różnych form wędzideł, ale również dotyczące tego, z jakiego materiału wykonane są te wędzidła. Także to jest naprawdę sztuka dobrać dobre wędzidło do konia, takie, które będzie mu pasowało. Dlatego tutaj w sklepach jeździeckich i u tych bridle fitterów pojawiła się taka możliwość wypożyczania wędzideł na pewien czas, tak żeby spróbować i wtedy ewentualnie zainwestować w to, które działa w danym przypadku. Tak jak mówiłam, najważniejsze w tym całym procesie jest to, żeby pamiętać, że wędzidło nie może szkodzić, nie może uszkadzać tkanek konia, a tutaj na tym schemacie widzicie Państwo, jak tak naprawdę bardzo mało miejsca jest w szczęce konia i na kolejnym slajdzie widać to nawet bardziej. Takie czynniki jak grubość języka, wysokość podniebienia, tak jak już wspomniałam, zęby, to wszystko wpływa na to, jak wędzidło będzie lub nie będzie pasować danemu koniowi. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, to oczywiście polecam, jest bardzo dużo materiałów w internecie, na YouTubie, ale jednym takim,
który bardzo dobrze obrazuje to, co dzieje się w pysku konia, do którego wsadzamy wędzidło. Jest wideo dr Hillary Clayton, zrobione dla Amerykańskiego Stowarzyszenia Ujeżdżeniowego. Ono się nazywa Beating Action and Reaction. Jeżeli macie Państwo chwilę, to polecam, to warto sobie zobaczyć, jak to tam w środku wygląda. Żywienie. Ogromny temat i właściwie niekończąca się historia. O wrzodach zaczęto mówić już ładnych kilka lat temu, ale w kontekście naszego dzisiejszego tematu chciałam podkreślić, że to jest bardzo częsty problem u koni sportowych. U koni wyścigowych są badania, które mówią, że nawet 90% koni wyścigowych ma problem z wrzodami. Jeśli chodzi o inny sport, niewyścigowy, to te liczby są w granicach 60%, czyli to jest ponad połowa. Trzeba powiedzieć, że to jest bardzo bolesna dolegliwość dla koni. Często tak naprawdę wykluczająca z treningu. I tak jak mówię, u koni sportowych te wrzody pojawiają się częściej ze względu na stres i wysiłek fizyczny, a także to, że właśnie te konie w tym żywieniu no, nie mogą spełnić tych swoich naturalnych potrzeb. Także ważne jest, żeby zwracać na to uwagę. Trzeba też tutaj wyraźnie powiedzieć, że samą paszą nie uleczymy wrzodów. Jeśli choroba wrzodowa już wystąpiła i są objawy, no to konieczna jest interwencja lekarza weterynarii, odpowiednie badanie i leczenie. Paszą możemy jedynie albo zapobiegać samej chorobie, albo zapobiegać jej nawrotom. Żywienie koni i dobrostan. Tutaj zupełnie nowy temat, otyłość koni. W Wielkiej Brytanii co roku organizowana jest konferencja, która się nazywa National Equine Forum. W tym roku zorganizowana została oczywiście online i częścią tej konferencji online był webinar, który nazywał się The Great Wave Debate, czyli wielka debata dotycząca wagi, i w nawiasie dodano equine, czyli podkreślono to, że chodzi o konie, a nie o ludzi, chociaż tutaj też pewnie w niektórych przypadkach zagadnienie dobrostanu mogłoby być poruszone. Ale mówiono o koniach i mówiono o tym, że bardzo dużo koni jest obecnie otyłych i że jest to po prostu choroba cywilizacyjna. Tak jak u ludzi, tak u koni ta otyłość staje się chorobą cywilizacyjną, zagrażającą im ich życiu w niektórych przypadkach. W tych ekstremalnych przypadkach otyłość i powikłania związane z otyłością zagrażają życiu koni i o tym zaczęto właśnie mówić. No, kto by pomyślał jeszcze kilka lat temu, wszyscy, jeśli chodzi o żywienie i dobrostan, raczej martwili się o konie, które są głodzone, porzucone i nie mają zapewnionego właściwego dostępu do wystarczającej ilości pożywienia, a teraz spotykamy się z problemem, w którym właściciele przekarmiają swoje konie karmami nieodpowiednio do wysiłku, który te konie wykonują. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, że organizacja, dla której pracuję, British Equestrian Trade Association, już całkiem niedługo organizuje Beta Feet Awareness Week, czyli taki tydzień, w którym będziemy dużo mówić o tym, jak ważne jest żywienie koni, z jakimi problemami ludzie spotykają się na co dzień, ale także o tym, jak ważne jest to, żeby dostawać dobrą poradę od naszych żywieniowców. Także zapraszam Państwa od 7 marca do 4
kwietnia na nasze media społecznościowe. Na pewno warto dowiedzieć się czegoś więcej. Ochraniacze. Właśnie zauważyłam, że mam błąd w prezentacji, przepraszam bardzo. Ochraniacze to taki element sprzętu jeździeckiego, który w czasach, kiedy ja startowałam na zawodach, najważniejsze było to, żeby był w odpowiednim kolorze. Nikt nie zwracał właściwie uwagi na to, z jakiego materiału są wykonane i jakie jest ich zadanie. Tymczasem okazuje się, że jest to bardzo ważne. I tutaj badanie wykonane przez taką firmę, która się nazywa Equilibrium, która bardzo dużo inwestuje w research and development. I oni naprawdę chcą mieć takie naukowe podstawy za tymi produktami, które sprzedają. No i tu mamy końską nogę przed treningiem i po treningu, także widzimy, że ta noga po prostu się rozgrzewa i te temperatury są dosyć wysokie. Jeśli spojrzymy na fakt, że nakładamy ochraniacze na tą rozgrzaną część końskiego ciała, to może się zdarzyć tak, że owszem, ochraniacz jest zimny, ale on jest zimny dlatego, że nie przepuszcza tego ciepła i nie pozwala oddać ciepła, które gromadzi się tutaj między ochraniaczem a nogą i grzeje tą nogę jeszcze bardziej. Dlatego tak naprawdę bardziej pożądane jest takie zdjęcie ochraniacza, które pozwala oddać to ciepło do środowiska. Odrobaczanie. Wielki problem w Wielkiej Brytanii i bardzo dużo się o tym mówi, a mam takie wrażenie, że w Polsce właściwie jest to temat nieznany. Otóż okazuje się, że środki, które w Wielkiej Brytanii do odrobaczania koni są używane od lat 60. I tutaj trzeba podkreślić, że konie w Wielkiej Brytanii są odrobaczane 2 do 4 razy w roku. Używanie tych samych środków, dostępnych środków, sprawiło, że pasożyty wykształciły odporność. I coraz częstszej jest problem tego, że znajdują się pastwiska, populacje koni, które mają pasożyty, które są odporne na wszystkie dostępne środki. Wśród koni to jeszcze nie jest taki poważny problem, dlatego tutaj lekarze weterynarii biją w dzwony i mówią, że teraz jest czas, żeby działać, ale dużo gorsza sytuacja jest, jeśli chodzi o odrobaczanie owiec i podobno w Szkocji są już takie farmy, na które specjalizowały się w hodowli owiec, które nie mogą mieć owiec, nie mogą ich wypasać na pastwiskach, dlatego że te wszystkie pastwiska są zarobaczone robakami, które są odporne na wszystkie dostępne środki. Jedynym sposobem, żeby uchronić konie od takiego losu, jest konieczność badań przed odrobaczaniem. Nie można po prostu odrobaczać koni na ślepo. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się trochę więcej na ten temat, to na YouTubie jest bardzo fajny podcast zeszłego roku dotyczący tego zagadnienia, a także na takiej platformie, która się nazywa Equitools, jest krótki kurs, który pozwoli zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego nie można nadużywać środków na odrobaczanie. Tak, jak widzicie Państwo, tych tematów jest bardzo wiele, ciągle pojawiają się nowe. Tak jak mówiłam, wszystkie uniwersytety na świecie cały czas produkują tą wiedzę, którą dostarczają nam
użytkownikom koni. Problem polega na tym, że no nie możemy jej całej przetworzyć. Także tak naprawdę w oparciu o samą naukę indywidualny jeździec, właściciel konia nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy mój koń jest zadowolony. Dlatego oprócz tego elementu naukowego, jeśli mówimy o dobrostanie koni, to ważne są również wybory etyczne i moralne, jakie podejmujemy. Chodzi o to, by we wszystkich decyzjach, które podejmujemy, a które dotyczą naszych koni, kierować się odpowiednimi wartościami. Ale jakie to wartości? Te wartości, te wszystkie wybory mają prowadzić do tego, że zbudujemy prawidłową relację z naszym koniem. I tu mówimy o takim efekcie centaura, czyli chcielibyśmy zrozumieć, czy nasz koń jest zadowolony, czy spełniamy te wszystkie wymogi dobrostanu konia poprzez uczucie jedności i porozumienie z koniem rozwinięte przez budowę relacji i przez praktykę, przez to, że będziemy znać nasze konie, będziemy znać inne konie, będziemy w stanie porównać pewne sytuacje i wyrobić sobie pewne czucie dotyczące tego, w jakim stanie są nasze konie. Ten efekt centaura jest związany z takim pojęciem, które pojawia się w literaturze horsemanship. Ciężko to przetłumaczyć, a w angielskim wyrazie mamy wszystko to, co potrzebujemy. Mamy horse, mamy man and mamy ship, czyli związek. O co chodzi w tym horsemanship? FAI postanowiła ustalić, co to tak naprawdę znaczy horsemanship. I zrobiła kilka lat temu takie badanie, poprosiła 105 uczestników, reprezentantów różnych dyscyplin jeździeckich z 30 krajów, o to, żeby oni napisali swoimi słowami, co dla nich znaczy horsemanship. I okazało się, że mimo że używali różnych terminów, i te opisy jakoś tam się różniły, to udało się wygenerować taką listę uniwersalnych wartości i kompetencji jeździeckich, które sprawiają, że możemy kogoś nazwać horsemanem. I jedną z pierwszych na tej liście jest wszechstronna wiedza, o tym już mówiliśmy. Praktyczne doświadczenie, no tego tłumaczyć nie trzeba, koni nie da się nauczyć z książki, z koniami trzeba być, z koniami trzeba przebywać, trzeba na nich jeździć, trzeba je obserwować, trzeba z nimi być. Nastawienie na rozwój, o tym również mówiliśmy, to ciągłe dążenie do rozwoju, do doskonalenia się. Szacunek dla konia, no wszyscy wiemy, że na tym szacunku opiera się całe jeździectwo. Pierwsza podstawowa sprawa, nie możemy konia traktować jako przedmiotu, jako narzędzia do osiągania swoich celów i sukcesów. Empatia etologiczna, tutaj trudne słowo, ale chodzi o to, że wszyscy ci ludzie mówili o tym, jak ważne jest, żeby widzieć świat z perspektywy konia, widzieć świat oczami konia, żeby widzieć to, że on musi spełniać te swoje naturalne potrzeby. I tutaj jeszcze raz powiem o tym, o tej potrzebie przestrzeni i potrzebie stada. Musimy zawsze, niezależnie od tego, jak drogi jest nasz koń, odpowiadać na to naturalne
potrzeby, bo koń jest tylko koniem. Efektywne zastosowanie teorii uczenia się, tutaj chodzi o efektywność treningu, świadomość i uwaga na język ciała. Tytuł książki Hoischmana mówi, gdyby konie mogły krzyczeć. No nie krzyczą, ale tak naprawdę konie do nas mówią, mówią cały czas, rozmawiają z nami, tylko my sobie z tego nie zdajemy sprawy i nie umiemy odczytać tych sygnałów. Na pewno Państwo znacie historię mądrego Hansa, konia, który umiał liczyć. Jeśli nie, no to pokrótce opowiem, chociaż jest to historia, która jest już właściwie obecna w popkulturze, bo ostatnio usłyszałam, kiedy słuchałam audiobooka Homo Deus. Mądry Hans to był koń, który umiał liczyć. Na początku XX wieku w Niemczech jego właściciel robił takie pokazy. Ten właściciel tam próbował różnych eksperymentów, jeśli chodzi o uczenie koni. Ale mądry Hans był to koń, który umiał liczyć i oni jeździli z takimi pokazami. Hansowi zadawano jakieś tam proste zadania matematyczne, a on stukał kopytem tyle razy, ile wynosiła odpowiedź. Powołano dwie czy trzy komisje, które miały zweryfikować to, czy to jest oszustwo, czy rzeczywiście mądry Hans umie liczyć. Te komisje początkowo nie dochodziły do żadnych wniosków, ale koniec końców okazało się, że mądry Hans tak naprawdę nie umiał liczyć, ale doskonale czytał reakcje ludzi, którzy go oglądali. I wtedy, kiedy zbliżał się z tym swoim stukaniem kopytem do liczby, która była poprawnym wynikiem, po reakcji ludzi wiedział, kiedy ma przestać. I to właśnie ta historia pokazuje, jakie niesamowite są konie i jak one są nastawione na nas i na odbieranie naszego języka ciała. Gdybyśmy tylko mogli oddać w drugą stronę to samo, byłoby wspaniale i pewnie cała komunikacja byłaby dużo lepsza. Inne cechy, które zostały wyszczególnione wśród tych 14, to zaangażowanie w priorytetowe traktowanie dobrostanu koni, czyli to, że zdrowie konia, dobry stan konia jest zawsze wartością nadrzędną. Inteligencja emocjonalna, czyli to, że konie są lustrem naszych emocji. Jeśli jesteśmy sfrustrowani, źli, to oczywiście nie mamy żadnego prawa wyładowywać tych uczuć na koniu, ale one doskonale to wyczuwają i też się stają napięte, bo wiedzą, że coś jest nie tak. Dlatego czasem lepiej jest odpuścić i wypuścić konia na padok, niż jeździć, kiedy mieliśmy naprawdę ciężki dzień w pracy i wszystko nas wkurza. Pokora i uczciwość w tym zagadnieniu zawiera się umiejętność przyznania się do błędów. Zdolności adaptacyjne, tutaj chodzi o to, żeby dopasowywać trening indywidualnie do każdego konia. Cierpliwość, bardzo, bardzo ważna cecha, szczególnie jeśli chodzi o pracę z młodymi końmi. My często mamy swoje plany startowe, mamy mistrzostwa młodych koni, mamy plan treningowy, ale tak naprawdę dobry horseman jest w stanie zaakceptować wszelkie opóźnienia.
wszelkie niepowodzenia w treningu, konieczność cofnięcia się. W jeździe konnej, w treningu koni nie ma miejsca na pośpiech. Wybór i współpraca zespołu, o tym też już mówiliśmy, że za tym sukcesem jednego zawodnika czy jednej pary stoi cały sztab ludzi. I ostatni z tych punktów to rozwój wzajemnej, symbiotycznej relacji. Symbiotyczna relacja to taka, w której osobniki różnych gatunków czerpią korzyści ze wspólnej egzystencji. My dostajemy bardzo wiele od koni. Noszą nas na swoim grzbiecie, są dla nas dobre i kochają nas. Gdybyśmy tylko mogli oddać im to samo, byłoby wspaniale. W tym podsumowaniu tego badania FAI, jeśli chodzi o tą symbiotyczną relację, ktoś powiedział, kiedy jeździć i koń stają się czymś więcej niż tylko sumą jeźdźca i konia jako jednostek, wtedy horsemanship jest osiągnięte. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego wykładu i o to tak naprawdę nam wszystkim chodzi w relacjach z końmi, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby nasze konie i wszystkie konie w koło, wszystkie konie, które spotykamy na naszej drodze, były w dobrym stanie, bo jesteśmy im to po prostu winni. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy tutaj obserwowałam jednym okiem czat. Nie wiem, czy tutaj były jakieś pytania, czy raczej dyskusja. Jeśli macie jakieś Państwo jakieś palące pytania, to chętnie odpowiem, ale z tego co widzę, to raczej była to dyskusja. Jeśli będą jakieś pytania dotyczące zagadnień poruszonych w tym webinarze, to oczywiście na nie odpowiem. Ktoś zadał pytanie, czy konie mają uczucia. Oczywiście, że mają uczucia. Mają psychikę, mają uczucia i są wrażliwe i my musimy być na nie tak samo wrażliwi. I tego Wam życzę i z tym Was dzisiaj zostawiam. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce za poprowadzony webinar. Za całą tą wiedzę, którą się z nami podzieliła i przede wszystkim dziękuję za tą filozofię w podejściu do naszych końskich przyjaciół. Tak jak na naszej ulotce jest napisane, wspieraj zdrowie i kondycję twojego przyjaciela, pamiętaj, on ma tylko ciebie. Jest to bardzo spójne z tytułem książki, o której pani Agnieszka mówiła i o tym, jak tak naprawdę powinniśmy podchodzić do właśnie naszych przyjaciół, które często oddają nam swoje serce, swoje zdrowie i niespecjalnie mogą wyrażać swoje potrzeby, swoje pragnienia. Więc bądźmy mocno wyczuleni na różne aspekty zachowania zdrowia naszych zwierząt i na tyle, na ile możemy, po prostu pomagajmy im, dbajmy o nie, bo mają tylko nas. Pani Agnieszko, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Pani Agnieszka będzie niejednokrotnie jeszcze naszym gościem podczas tychże webinarów i tą swoją wiedzą i tym bardzo ludzkim podejściem będzie się z nami dzieliła. Natomiast już dzisiaj zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie, które odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 20. Spotkanie zatytułowane Przygotowanie klaczy do ciąży i porodu poprowadzi dla nas osoba z ogromnym doświadczeniem w tej dziedzinie, w tym obszarze, doktor nauk weterynaryjnych, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki, doktor Agata Zagrajczuk.
właścicielka firmy konsultingowej świadczącej usługi weterynaryjne i doradztwo w zakresie hodowli, transferu zarodków oraz sztucznego zapłodnienia. Pani dr Agata jest członkiem The European Society for Domestic Animal Reproduction, także Towarzystwo Biologii Rozrodu, autorka licznych artykułów naukowych, projektów badawczych z zakresu rozrodu zwierząt i endokrynologii rozrodu. Na pewno bardzo wartościowe spotkanie, dużo cennej, fachowej i międzynarodowej wiedzy, także serdecznie zapraszam już dzisiaj, 28 kwietnia, godzina 20. Za dzisiaj raz jeszcze serdecznie wszystkim dziękuję, szczególnie pani Agnieszce i do zobaczenia. Dobrej nocy.